Arcybiskup Głódź wykonał wyrok. Biskup Janiak, jeszcze nie arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, wpłacił pieniądze na fundację świętego Józefa. Decyzja Stolicy Apostolskiej dotycząca wpłaty przez arcybiskup Sławoja Leszka Głódzia na rzecz fundacji świętego Józefa została zrealizowana, potwierdził w rozmowie z interią.pl ksiądz Piotr Studnicki, kierownik biura delegata KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży i pełnomocnik fundacji. Ksiądz Piotr Studnicki dodał, że zgodnie z obowiązującym prawem fundacja świętego Józefa nie może ujawnić wysokości darowizny, ale w pełni zostanie ona zagospodarowana na cele wskazane w komunikacie nuncjatury apostolskiej. Jak dowiedziała się interia.pl, biskup Edward Janiak, również ukarany przez Watykan, nie dokonał jeszcze stosownej wpłaty. Jako pierwsza o wykonaniu kary przez arcybiskupa Głódzia informowała Stacja 7. Zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź i były ordynariusz diecezji kaliskiej biskup Edward Janiak zostali ukarani przez Stolicę Apostolską za zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich. Duchowni otrzymali nakaz zamieszkania poza swoimi diecezjami i zakaz uczestniczenia w celebracjach religijnych na ich terenie. Zostali także zobligowani do wpłaty odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa.